Witajcie! Piękne przedwiośnie, połowa lutego, ale mam nadzieję, że tak się ostanie. Słuchajcie, dzisiaj przyszła paczka z gadżetami pierwszymi. Pierwsze są kubeczki. Zobaczcie, tak to wygląda. Nadruk jest dwustronny. Tutaj jest jeszcze dla jednego z widzów na specjalne zamówienie. Wysłał swój ciągnik. Piękna rzecz. Słuchajcie, 60-tka. Tutaj w pracy. Seba, to jest dla Ciebie. I tutaj jeszcze taki typowy z kanału. Do tego tutaj nie zamówiłem tego dużo, bo tutaj zaledwie jest 25 sztuk chyba, czy jakoś tak, czy 26. Ale dodatkowo, słuchajcie, jeszcze planuję takie breloczki fajne. Też z różnymi ciągnikami. Z logo, czy co tam jeszcze będzie się udawało zrobić. Muszę tylko temat domówić cenowo, bo to jednak są kosztowne rzeczy. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało wszystko. W każdym razie tak, jeśli chodzi o w jaki sposób można otrzymać ten kubek, to oczywiście Wam mówiłem, że w drodze darowizny tam wpłacacie na wskazane konto określoną kwotę. Udało się po prostu tutaj te kubeczki wycenić w tej chwili. Zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że powinniśmy się zamknąć w 20 zł, ale jeżeli po prostu to nie wyjdzie do końca, no to zobaczymy, czy to będzie 22, ale to jest kwestia taka. Plus oczywiście koszta przesyłki. Jeżeli wpłacicie na wskazane konto podaną kwotę plus przesyłkę, i zobaczymy jeszcze, ja się dowiem dokładnie, ile taka przesyłka, no to wtedy otrzymujecie w podziękowaniu właśnie taki kubeczek. To jeśli chodzi o te gadżety, początek startujemy. Oczywiście to jest z okazji tego, że na 10 tysięcy subskrybentów, także mam nadzieję, że to się wszystko rozwinie w dobrym kierunku. No i co, tak jak Wam mówiłem w poprzednim odcinku, w poprzednim filmie, że robimy z poszczególnymi ciągnikami. Zobaczymy, czy uda mi się odzyskać te zdjęcia, które miałem tam na tym uszkodzonym dysku twardym. Jeżeli wszystkie zdjęcia się uda odzyskać, no to w tym momencie myślę, że uda się zrobić z wszystkimi ciągnikami, jakie miałem, co by mnie bardzo, bardzo ucieszyło, bo sam bym sobie kolekcję taką kubeczków zostawił. No i zobaczymy, może któryś Was szczególnie będzie interesował. Także to jest to. Jeśli chodzi o prace jeszcze takie w polu, to zobaczymy, być może rozpędem jeszcze w tym roku również dokonam takich prac, więc będzie tam trochę prac właśnie z talerzówką, będzie trochę prac z pługiem. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, bo nie chcę zostawić tej ziemi tak, żeby ona po prostu zdziczała, bo nie po to tyle lat poświęciłem, żeby wyrywać ją po prostu, że tak powiem, i walczyć z tymi pniakami, z tym wszystkim po prostu, co tam się działo, z tymi gałęziami, zbieraniem, to po prostu było masa pracy. Ale nie chcę, żeby to po prostu poszło na marne i dlatego być może jeszcze w tym roku jest to bardzo prawdopodobne, że zajmę się tą ziemią jeszcze tak, żeby ona nie zdziczała. To tyle, a tymczasem zapraszam Was jeszcze w jedno miejsce. No, jesteśmy już w tym drugim miejscu, co Wam mówiłem. Maska podniesiona, tutaj klamki będziemy montować, tak jak uprzedzałem, te właśnie klameczki tutaj nowe. Tam pisaliście mi, że chcecie namiary na firmę. Oczywiście Wam dostarczę. Czekam po prostu na gościa. Zresztą zajęty jest, się nie odzywa. Tu jeszcze jedna rzecz, bo tu ja dorabiałem te rzeczy własne. Natomiast tutaj widać, że jest już tutaj z klamkami są te haczyki. No i zobaczymy, po prostu porównamy to z oryginałem. Zobaczcie. Kurczak. To za jazda. A widać coś? Mam nadzieję, że widać. O, jakoś to tak, kurczę, tam z tym, nie wiem jak to do końca, ale to trzeba, widzę, przykręcić w ten sposób, żeby ten był do góry, a tutaj to ma być w tym. No i będziemy się tutaj z tym bawić teraz, słuchajcie. Bo muszę, widzę, chyba poszukać jeszcze do tego śruby, ale żeby to zrobić tak jak trzeba, to trzeba zdjąć maskę. Bo ponieważ ona nie jest na zawiasie, o,
ona nie jest na zawiasie, a ona jest właśnie tutaj i tu są te elementy, gdzie to się, ale to, jak to wygląda, czy tutaj, aha, bo widzicie, to jest na zawleczkę taki kołeczek, a nie to tutaj to, a nie na śrubę, czyli tu trzeba to odkręcić, tą śrubkę. O tą. O. O. I maskę. Znaczy i maskę mówię, Boże. I tą. I tą klamkę. Niestety jedną ręką to wiecie co. Ta klamka ma wejść tu. No i zobaczymy jak to. To widać, że to wyrobione są te otwory. Bo zobaczcie. One tutaj może nie jeszcze grzane i przez to po prostu się to. Ale tutaj widać, o, że to jest wyklepane, wyjechane, więc będę musiał to przesmarować smarem i dopiero tutaj to zapakuję. Także zaraz Wam pokażę, bo potrzebuję dwie ręce, zaraz się tym zajmę. No tutaj słuchajcie, jeden już zawias założyłem. On tutaj bardzo ładnie pasuje i ta klamka się tutaj zamyka, ona w ten sposób po prostu będzie i to jest zamknięte. Jak widać, tylko w tej chwili nie ma tutaj na czym się oprzeć ten zawias, ten ząb, więc ta klamka wygląda w ten sposób, ale normalnie ona otwiera się do góry, tak powinna wyglądać. Po zamknięciu do tego momentu, o, tak mniej więcej równolegle do maski, a czyli tak jest otwarta, o, takie coś. I teraz słuchajcie, drugie, co jest jedną ważną rzeczą przy zakładaniu tej klamki. Słuchajcie, to jest zrobiony odlew. Tutaj nie wiem, czy widać to na kamerze, jest taki szew i jego trzeba będzie delikatnie po prostu tutaj oszlifować i wtedy to pięknie tu pasuje w ten otwór. Akurat tak się złożyło, że w tamtą stronę mi to fajnie pasowało. Tu trzeba będzie dopasować, ale to dlatego nie wina klamki, także to jest wina tego spawania, co tutaj było takie brzydkie. Widocznie to się troszeczkę zgrzało i zmniejszyło po prostu ten otwór tutaj w tym, ale to nic nie szkodzi, ja to zaraz zamontuję, potrzebne dwie ręce do tego, więc zaraz się zajmę. Ale w międzyczasie powiem Wam jeszcze parę ciekawostek o tym Ursusie. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz, bo to są takie ciekawe rzeczy, jak na przykład pompa aluminiowa. Pompa wodna na pierwszych Ursusach 325, ona ma napis, nie wiem czy widzicie, Ursus, tylko że tutaj ta guma zasłania, ja nie wiem czy ona tam dalej ma jeszcze jakieś coś, oznaczenie czy nie, ale widać, że to jest to. Kolejna sprawa, model 59. Ma tutaj to płytkie tutaj. Koło pasowe jest małe. Widzicie tutaj to na wale. Kolejną bardzo ciekawą rzeczą to są oryginalne wtryski tutaj. Tak samo, on ma naprawdę, jest ten Ursus jest tak porządnie spakowany, że ja nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego wcześniej jak bardzo, ponieważ nie przywiązywałem uwagi do tych szczegółów tutaj. Natomiast jest co? Obudowa termostatu, szalenie ważna rzecz, bardzo trudna w tej chwili do pozyskania. Z jakich względów? No pewnie dlatego, że to wszyscy wywalali po prostu te termostaty i tyle. Kolejna sprawa tutaj taka bardzo, bardzo ciekawa w tym Ursusie. To jest pierwszy model pompy, tak samo wtryskowej. Tu jest nieruszone. Co dalej? Ciekawostka. To jest tutaj to kolanko od chłodnicy. Też jest oryginalne, tak jak trzeba. To co było w chłodnicy, jest oczywiście od 30. Jest jeszcze ten stary model. Zobaczcie na te listki. Tak więc to jest jedna z pierwszych. Oczywiście tutaj nie z tym wąsem, który był taki, to jest z tą rurą, z tym kolankiem, zbiorniczkiem, ale zaraz po nich to jest ta chłodnica. Ogólnie naprawdę ciągnik wyjątkowy. Co ciekawe jeszcze Wam powiem, nie wiem czy wiecie, powiedzmy tutaj dowiedziałem się od kolegi, pozdrawiam serdecznie, nie będę ujawniał tożsamości, bo tak o to prosił, więc spełniam tą prośbę. Ta dziurka tutaj to jest pod kosiarkę listwową, także która tutaj była montowana, ona też po prostu chodziło o wzmocnienie tej kosiarki, żeby ona się tam nie wyłamywała i tak dalej, no więc tu się ją takie wzmocnienie po prostu stosowało do tego. Ogólnie maszyna bardzo, bardzo ciekawa. To mówię, to jest naprawdę bardzo mocno
spakowany ciągnik, skrzynia biegów. Chodzi po prostu idealnie, naprawdę tutaj nie ma żadnych tych. I co jeszcze ciekawostka, słuchajcie, dzisiaj piękna pogoda, ale nie zdążyłem. Ale jeżeli się ta pogoda jeszcze utrzyma, może jutro, to odpalimy tego Ursusa i zrobimy nim przejażdżkę. Tutaj po okolicy też, po tych lasach i tak dalej, polach zobaczymy, pojedziemy na rekonesans. Bo sam jestem ciekawy, nie jeździłem nim już dłuższy czas, ale bardzo mam naprawdę wielką ochotę przejechać się tym ciągnikiem i tyle. Zobaczcie, po prostu naprawdę maszyna już po prostu ma swoje lata. 61 rok, to zobaczcie, co to się dzieje. To jest w tej chwili 63 lata ma ciągnik. I naprawdę rzadkość jest, żeby po prostu była z jednego kawałka, w jednym kawałku przynajmniej może tak mało oskubana z tych detali, które po prostu się dla tego modelu bardzo, bardzo liczą. Także tak jak na przykład prądnica, zobaczcie, tutaj jest oryginalna prądnica, ona ma po prostu tutaj ten dekielek z tyłu płaski, to jest naprawdę świetny egzemplarz. To jeśli chodzi o tak pokrótce, teraz wracamy tutaj do tej maski, bo chcę ją koniecznie dzisiaj zrobić. Zaraz założę tutaj tą klamkę i będziemy działać dalej. Zobaczymy, jak to będzie się zapinało w ogóle tutaj pod te zawiasy. Tu widzicie, były te takie wystające kołki do opierania. Tu powinna być guma na tym i wtedy ta maska po prostu nie lata, ona się trzyma. A jeszcze inna sprawa, bo tutaj widzicie te sporniki, druty do tej maski, też to mam gdzieś, bo też pamiętam, że dorabiałem właśnie na podstawie tych, więc one są na pewno zrobione super profesjonalnie, wszystko jest identyczne i też będę musiał je tutaj założyć na to miejsce, ale to z czasem. Na razie się tutaj zajmę tymi klamkami, tak jak mówiłem, i zaraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda. No słuchajcie, klameczki zamontowane. Martwi mnie jedna rzecz, ponieważ maska wymaga, wiadomo, remontu, trochę pracy tutaj jest jej potrzebne i boję się tylko, bo jeszcze nie przymierzałem, czy szerokość maski po prostu będzie pasowała tutaj do tego ciągnika i w tym momencie, czy te klamki złapią, ale zobaczymy, jeżeli nie złapią dwie, to może złapie chociaż jedna i jakoś po prostu sobie z tym poradzimy. Jednakowoż temat jest fajny. Cieszę się, że one w końcu są, bo naprawdę żałuję, że kiedyś temu dawno miałem te klamki, a zniechęciłem się, słuchajcie, do Ursusa 325 wtedy, bo długo szukałem i nie mogłem sobie znaleźć takiego Ursusa. No i przez to po prostu miałem świetne rzeczy, wyprzedałem je, a potem żałowałem, że to w ogóle zrobiłem, bo no niepotrzebnie zupełnie, bo potem naprawdę miałem przecież kupę masek, to wszystko też sprzedawałem, a to właśnie trzymałem do swoich ciągników i jakoś takie mnie zniechęcenie przyszło i sprawa się rypła, że tak powiem. O! Jedna klamka zapięta. Zobaczymy drugą, czy sięgnie i czy się da. Tutaj mówię, ja ją troszeczkę dopasowywałem, a nie, ale ona jest za daleko, słuchajcie. Nie, ona tu nie sięgnie mi. Mniejsza z tym. Zamkniemy ją tylko w taki poziom, o, jak ona ma być. I zawsze to ładniej wygląda. Zamknąć jej nie zamknę, bo po prostu nie sięgnie. Ale już jest lepiej skompletowany. Tu mówię, to jest kwestia ustawienia wszystko maski i tyle. Ten zawias trzyma, jak trzyma, to wiecie jak co i kogo za co. Ale teraz zamkniemy tą maskę. O ty, wiecie, to jest z kamerą, znowu zamykanie. Dobra, zamknę to i wam pokażę jeszcze, jak już to będzie. A mówię, jak pogoda dopisze, odpalamy jutro maszynę. No i maska zamknięta, klameczki się ładnie tutaj trzymają. Właśnie pamiętajcie, że one mają być do poziomu tutaj po prostu. Wtedy to jest wszystko dobrze jak trzeba, bo w tych Ursusach, których po prostu różne widziałem i to nawet takie po remontach, to te klamki jakoś tam dziwnie wyłażą, wystają, nie wiem, niektóre do pionu, niektóre na dół. To źle jest, po prostu ona ma tutaj się zapiąć i koniec jest. Ona dalej nie idzie. I jeszcze tak ciekawostka, przyjrzyjcie się teraz tej klamce oryginalnej właśnie, która tutaj jest. Ona nie była nigdzie spawana, nic nie robione przy niej. Zobaczmy jeszcze tą drugą. Widzicie? Nic tutaj nie było robione. Ona jest taka, jaka jest. Zębem czasu trachnięta. I zobaczcie na te klameczki. To naprawdę bardzo ładna robota. Świetne,
polecam. I trzymają tak samo, widzicie, tutaj też nie mogę tego ruszyć, żeby to docisnąć. Czyli to jest dobrze założona klamka z dobrze założonym zawiasem i ona się będzie trzymała. I tak, tak ma być tutaj. Dobrze, moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, są gadżety, wiecie co robić. Jutro pogoda dopisze, przejedziemy się najpierw tym, potem następnego dnia albo zobaczymy parę dni później tym, a na końcu tamtym ostatnim. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!